Witam Państwa w drugiej części Rozmowy przy oknie. Przypominam, rozmawiamy dziś o obronie województwa opolskiego. Miało to miejsce 22 lata temu. Rząd Jerzego Buzka, przypomnę, próbował dokonać reformy administracyjnej kraju. Niestety na nowej mapie nie znalazło się województwo opolskie, ale po licznej i bardzo masowej batalii udało nam się region opolski obronić. To jest bardzo ważne. Były, zna Pan argumenty, jak się rząd z tego wycofał? Powiedział, nie, że okej? Okay? No, proszę zwrócić uwagę, że trwało to pół roku, więc... Tak, tak. Więc gdyby to, to nasłuchiwanie z Warszawy, jaka decyzja? Rząd wcale nie miał takiej ochoty, by zmieniać tej decyzji, więc byśmy mieli to zmartwienie, jak utrzymać z kolei potencjał obronny mieszkańców Opolszczyzny, by te protesty były nieustające, by rzeczywiście doprowadzić do tego korzystnego dla nas finału. Żeby nas nie wzięli na przetrzymanie, dokładnie, tak? Dokładnie, tak. Wobec tego to był też pewien problem, no, jak wymyślać kolejne, nazwijmy to, akcje obronne, by tą atmosferę utrzymać. Ale ukazał się jakiś komunikat oficjalny? Generalnie, jak pan pamięta, bardzo niechętnie przyjmowano tą naszą argumentację, ale z kolei mieliśmy też sojuszników, ponieważ i Bydgoszcz protestowała, i Kielce też protestowały. Najpóźniej, to już praktycznie w maju, że jak zrobiło się ciepło, ruszył Koszalin, ale to już za późno. I niestety Koszalin został przepadł, ale to już na własne życzenie. Ale później Jerzy Buzek został honorowym obywatelem województwa opolskiego. W Podzięce? Czy jak to należy interpretować? Ja bym powiedział, że za całokształt jego zasług, ale znam jego opinię. Jego osobistą opinię, że mówi, że to był błąd, że jednak trzeba było doprowadzić do zmniejszenia liczby województw. Natomiast jest na tyle kulturalnym człowiekiem, że zgodził się z decyzją większości demokratycznej Sejmu, że trzeba jednak zwiększyć tą liczbę województw. Panie przewodniczący, czy wyobraża pan sobie sytuację dziś, przy tak bardzo podzielonym społeczeństwie, gdyby nastąpiło takie zjawisko? Ja już nie mówię o tym, żeby nas ktoś chciał wymazać z mapy Polski, choć to nie jest wykluczone, bo jak pan wie, są jakieś prace na temat zmiany tej mapy administracyjnej. Czy udałoby się poderwać społeczeństwo, tak to jak jest to bardzo, wtedy? To jest bardzo dobre pytanie i jak najbardziej aktualne. Uważam, że nie. Ja już dużo wcześniej mówiłem, że słuchajcie, okop da się wymyśleć tylko raz. Następny okop już nie wyjdzie. Bez względu na to, jak byśmy go nazwali, ponieważ rządzący, jeśli będą mieli ochotę zmieniać kształt administracyjny, będą już mieli tego świadomość, że może coś takiego być. Natomiast dostrzegam coś znacznie gorszego, mianowicie wydaje mi się, że nie udałoby się już znaleźć takiej atmosfery wśród mieszkańców, byśmy tego bronili. Brak jest takiej siły regionalistycznej, która by mogła pociągnąć to, co żeśmy obronili. Ja powiedziałem tak, okop jakby po zakończeniu tej batalii nie stał się taką siłą regionalistyczną, jaką sobie wyobrażałem, nie powstała żadna inna. I namiastką tego, która mogłaby być i podtrzymywać ten pewien regionalizm, jest choćby Związek Gmin Śląska Opolskiego. On funkcjonuje, ale... On mógłby wkroczyć na scenę, gdyby jakaś sytuacja zaistniała? To znaczy, on mógłby podtrzymywać ten regionalizm. No bo takie pytanie trzeba by było sobie zadać, co w cudzysłowie wiąże Branicę z Rudnikami, z Gorzowem, prawda? Więc gdyby taka instytucja, takie stowarzyszenie rzeczywiście funkcjonowało, gdzie... ta wymiana myśli, poglądów była dużo szersza. Nawet pamiętam, w pierwszej kadencji samorządów powstało takie stowarzyszenie, ono krótko trwało, Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów Śląska Opolskiego. Ci ludzie wtedy mieli taką chęć współdziałać, współpracować ze sobą. Ja tego nie dostrzegam i wydaje mi się, że...
Tego może brakować. No, dziś... Gdyby, powtarzam, gdyby. No, daj Boże, żeby tego nie było. No jasne. Dziś te aspekty polityczne mogą też brać górę w niektórych oczywiście. To też widać, bo no, choćby po wynikach wyborów, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Miałem wielkie pretensje do prezydenta, który wypisał się ze Związku Gmin Śląska Opolskiego. Do którego prezydenta? Do prezydenta Wiśniewskiego. Ja mówię, i wtedy, kiedy miałem taki pomysł, by wystąpić przeciwko niemu wtedy, próbował powiększać z kolei tak arbitralnie Opole. Dla mnie to był jeden z koronnych argumentów, że stolica województwa nie widzi powodu, by mobilizować i łączyć te gminy, choćby te symboliczne Branice czy Rudniki. Nie jest to wielka kwota, bo chodziło również o ten wkład członkowski, tylko mi brakuje. Stolica, krótko mówiąc, powinna również coś zaoferować. To na koniec. Który z tych momentów tej batalii o region Opolski utkwił w pańskiej pamięci najbardziej? Nie rejestruję. Choć mógłbym powiedzieć, że takim przełomowym był koncert w Filharmonii z początkiem marca, organizowany przez Ewę Panas. Dlaczego przełomowy? Ponieważ początkowo to były też takie opinie, ja się z nimi spotykałem, a Wojciech to oszołam, to wszystko już jest tutaj poukładane, co on tam próbuje robić. Natomiast udało się temu nieszczęsnemu Wójcikowi z kolegami uruchomić na tyle znaczącą liczbę ludzi i to, co się działo w tej filharmonii, kiedy szef filharmonii wręcz błagał, żeby już ci ludzie nie wchodzili, ponieważ filharmonia jest na 400 osób, weszło 600, przepisy przeciwpożarowe i tak dalej. Rektor Nicieja ówczesny wszedł, ale od kuchni, więc to świadczyło o tym, że ten tłum, który atakował filharmonię, bo chciał manifestować tą swoją odrębność regionalną i od tego momentu się zaczęło praktycznie, że trudno było znaleźć przeciwników. Żałuję bardzo, jako uczestnik tamtych wydarzeń, że jedynie 10. rocznica była jakoś obchodzona uroczyście, ale już 20. nie. W tym roku też to minęło tak jakoś bez echa, ale podejrzewam, że to ze względu na koronawirusa. Ten raz jest szczególny rzeczywiście. Zobaczymy, może 25. rocznica. Warto chyba o tym mówić, warto do tego wracać i podtrzymywać ten taki zryw społeczny. Nie tylko zryw społeczny, ale powtarzam, tą współpracę między tymi ośrodkami i ludźmi. Ja, jeśli pan pozwoli, to pan może też pamiętać, również chyba w latach 70. były też takie imprezy, że powiaty przyjeżdżały do Opola, prezentowały się ze swoimi zdobyczami kultury. Najprzeróżniejsze imprezy były świadczące o integracji regionu. Wydaje mi się, że to powinniśmy do tego wrócić. Bardzo dziękuję. Ja mówiliśmy dziś w rozmowie przy oknie, a właściwie wspominaliśmy czasy, kiedy trzeba było bronić województwa opolskiego przed jego wymazaniem z mapy Polski, ale to już jest historia. Janusz Wójcik, ówczesny szef, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Za tydzień w rozmowie przy oknie naszym gościem będzie Katarzyna Rdzanek-Chodor, nasza korespondentka w Kanadzie. Polecam i zapraszam.